Wiesław Piotrowski, prezes Stowarzyszenia Misericordia Drawsko-Pomorskie. Jakie dzisiaj prace w parku? Zamierzamy w ciężkich bardzo warunkach, jak widzimy, pobudzić drzemiącą historię. Prace odkrywkowe za zgodą konserwatora zabytków. Dostaliśmy zgodę na wejście do parku. Miejsce, w którym nasz park młodnieje. Będzie tutaj nowe, a my chcemy w dniu dzisiejszym, i dopóki będzie to możliwość, odzyskać historię, która drzemie w tym miejscu, gdzie stała piękna restauracja, kawiarnia. Już możemy się pochwalić co niektórymi znaleziskami. Takie najważniejsze z tych znalezisk mamy nieśmiertelnik żołnierza amerykańskiego. Jako że w pobliżu tego miejsca stały baraki o flagu, także prawdopodobnie to był oficer. Nieśmiertelnik w dniu dzisiejszym znaleziony. Pogoda nam nie straszna, śnieg nas nie przestraszył tutaj z samego rana. Twardziele z Misericordii, mam nadzieję, że tą historię tutaj odnajdą. Właśnie w tym miejscu mam sygnał, tak jak wiele innych tutaj było, dokupuje się w grunt przed płytkami, które tu były, grunt sięgający lat 1800, powiedzmy. Mam sygnał, spróbujemy zlokalizować. Co tu jest? Grunt, jak widzimy, jest bardzo cegły, podsypka. Tak jak mówiłem, jest to bardzo ciężkie. Jest to coś głębiej. Jak przystało miejsce z kawiarnią, jest kawałek sztućca z bardzo ciekawym herbem. Mam nadzieję, że nasz Tomasz Choroba, nasz archeolog, który przynależy do naszego stowarzyszenia, odczyta. Dla mnie to jest nieznane i inicjały, i herb. Ale miejmy nadzieję, że to jest związane z Drawskiem. I tak wiele wspaniałości, które tutaj drzemią. Mamy nadzieję, że to wszystko wydobędziemy. Za pozwoleniem konserwatora zabytków zostanie to w którymś z pomieszczeń drawskich. Romuald Urządkowski, Stowarzyszenie Misericordia. Dzisiaj w parku co można znaleźć? Co robicie? Przerzucamy ziemię, tak? I dokopujemy się do różnych warstw i rzeczy. Na razie sensacji nie ma, ale warto to wykorzystać, te prace i ten moment, kiedy na pewno coś jeszcze odnajdziemy. Chociaż tutaj kolega też ma bardzo ciekawą rzecz, którą można będzie pokazać. Dlaczego to miejsce? To miejsce ma swoją sporą historię już, bo przecież w tym miejscu działy się bardzo rozrywkowe i ważne wydarzenia i park stanowił jeden z najważniejszych elementów w życiu mieszkańców i Dramburga i dzisiejszego Drawska. Dlatego też w tym miejscu do 1945 roku znajdowała się ważna część, czyli kawiarnia Brunosauer.